Ta miłość ojczyzny była i jest nam gwiazdą przewodnią. Miłość nasza do Polski wszystkim ludom była znana, bo myśmy ją ukochali, Polskę, tę słodką ojczyznę naszą. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zebraliśmy się tu mając powołanie i mandat poselski od milionów Polaków, którzy pokładają w nas ufność. I my, wybrańcy Polski, zadbamy o przyszłość naszej matki, ojczyzny. Bo cóż jest naszym zadaniem? Czy tylko praca nad uchwaleniem konstytucji? Nie! Naszym zadaniem jest posługa i misja dla dobra narodu. Mamy uchwalić prawo służące ludziom, a nie politykom. Po tylu latach zniewolenia, okrutności, wynaradawiania powinniśmy zadbać, by wszyscy otoczeni byli opieką przez to nowe prawo. Ojczyzno, matko nasza umiłowana, my, nieodrodni synowie Twoi, potomkowie duchów wielkich i świętych, oświadczamy uroczyście wobec Boga i wobec świata, że Ciebie, Polsko, położyliśmy na początku wesela naszego. Że poza Tobą nie ma dla nas szczęścia, a w Tobie cała nasza pomyślność i wszystko, nasze kochanie na ziemi. Wysoka Izbo, gdy pochylicie się nad sprawą, kogo to objąć powszechną edukacją, pomnijcie na czasy, gdy rodziny zmuszone były dbać o czytanie i pisanie, gdy szkół polskich nie było. Ojcze, ojcze! Ojcze, zaczekaj się! Co się dzieje? Niech mi ksiądz powie, gdzie jest Bóg! No, gdzie On jest? Ludzie wszędzie tak strasznie cierpią, więc dlaczego On milczy? On jest tam, w środku tego nieludzkiego cierpienia, bo to przez ten wszechświat. On umarł za nas na krzyżu. Czynijmy ich do naszych domów. Podzielmy się kropką chleba. Bo Jezus uczył nas, by miłować bliźnich. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nogich przyodziać, bezdomnych w dom przyjąć. Dziś Jezus czeka na nas, puka do drzwi naszych, w postaci naszych braci, uciekających przed prześladowaniem. Pomódlmy się do naszego Ojca o siłę modlitwą, które sam nas nauczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Sznela! Kościoła i ojczyzny chętnie ją składam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Na śmierć Krasimira Sykulskiego poprzez rozstrzelanie za działanie przeciwko III Rzeszy Niemieckiej.